59. sesję Rady Miejskiej w Zwoleniu. Na podstawie listy obecności stwierdzam forum, czyli prawomocność do podejmowania uchwał. Witam panie i panów radnych. Witam pana Arkadiusza Sulimę, burmistrza Zwolenia. Witam pana Grzegorza Lądowskiego, zastępcę burmistrza. Witam panią Marię Kalbarczyk, skarbnik gminy. Witam pana Mirosława Hołuja, sekretarza. Wszystkich obecnych na dzisiejszej sesji. Porządek obrad państwo radni otrzymali. Porządek to jest podjęcie uchwał. Punkt pierwszy, zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Zwoleń. Punkt drugi, zmiana w uchwale budżetowej na rok 2022. I trzy, wzniesienie pomnika kamienia upamiętniającego pobyt Dionizego Czachowskiego w Zwoleniu. I przechodzimy do uchwał. I tutaj bym poprosił panią skarbnik o punkt drugi, czyli zmiany w uchwale budżetowej, komentarz. Proszę państwa, z Polskiego Ładu pierwsza inwestycja, na którą dostaliśmy wstępnie zakwalifikowani, to była budowa ścieżki dydaktyczno-ekologicznej nad Zwolenką wraz z zagospodarowaniem parku i terenu nad zalewem. Inwestycja w tej chwili już jest zakończona, procedura przetargowa. Wystąpiliśmy o promesę z Polskiego Ładu i w przypadku otrzymania promesy, ale to będzie już mówię w tym tygodniu, jesteśmy zobowiązani podpisać umowę z wykonawcą i później szybko zawiadomić instytucję wdrażającą. I teraz tak, po tym przetargu wzrósł koszt wykonania tej inwestycji. Do tej pory, proszę państwa, w 2022 roku w kwocie 161 tysięcy, to mamy wstępne i tak zwany projekt techniczno-użytkowy, czyli tak zwany PTU i koszty z tym związane, a sama inwestycja to będzie kwota 14 milionów 140 tysięcy złotych. Z tego, proszę państwa, 14 milionów w zakrągleniu wykonawca, no i inspektor nadzoru. Planujemy podzielić tą inwestycję, jeśli chodzi o wykonanie i płatności, połowę w 2023 roku i zakończenie i płatność końcowa w wysokości 50% w 2024 roku, bo takie są reguły, jeśli chodzi o realizację inwestycji z Polskiego Ładu, że realizujemy do 50% płatności, a potem wykonawca musi zakończyć i dopiero wtedy możemy drugą transzę zapłacić. I proszę państwa, ponieważ w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej inaczej był ułożony sposób finansowania i harmonogram realizacji tego zadania, więc nastąpiły istotne zmiany. I teraz tak, tą inwestycję w wysokości 9,5 miliona mamy sfinansować z Polskiego Ładu, a w wysokości 4 milionów ze środków marszałka województwa mazowieckiego. I teraz tak, jeśli chodzi o Polski Ład, to ponieważ inwestycje, jak państwo usłyszeli, najpierw musimy zapłacić 50%, a potem dopiero płatność końcowa, więc Polski Ład, środki z Polskiego Ładu są podzielone na połowę i tak planujemy w 2023 roku kwotę z Polskiego Ładu 4 750 000 zł i identyczna kwota w 2024 roku. Jeśli chodzi o finansowanie ze środków marszałka województwa mazowieckiego, gdzie mamy podpisaną umowę, to planujemy 1,5 miliona w 2023 roku i 2,5 miliona w 2024 roku. Tak wygląda finansowanie tej inwestycji i przede wszystkim takie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej nastąpiły, żeby móc podpisać jak najszybciej umowę z wykonawcą i zawiadomić instytucję wdrażającą. Takie są zmiany do wieloletniej prognozy finansowej, a może ja nadmienię, że te zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, ponieważ są konsekwencją także zmian w uchwale budżetowej, to może jak państwo pozwolą, bym omówiła też zmiany w uchwale budżetowej, czyli w projekcie numer 2.
zmiany związane z zmniejszeniem dochodów, kwota 4 miliony złotych to właśnie ta transza z Polskiego Ładu i 500 tysięcy to jest środki od marszałka województwa mazowieckiego. Jeśli chodzi o wydatki, zmiana o 4 miliony z Polskiego Ładu i o 2 miliony, przepraszam, o 391 tysięcy 500 zmniejszenie wydatków na ścieżkę dydaktyczną. I proszę Państwa, po jeszcze jednym przetargu mamy inwestycje sztuczne mobilne lodowisko. Ta inwestycja też jest dofinansowana ze środków województwa mazowieckiego i po przetargu wartość tej inwestycji to będzie 882 tysiące złotych i prosimy tutaj, żeby zrealizować tę inwestycję o zwiększenie wydatków w budżecie o 182 tysiące złotych. I proszę Państwa, aby zbilansować w tym roku środki, posłużymy się z kwotą 290 tysięcy i 500 złotych z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych. Dziękuję, proszę o pytania. To generalnie, panie skarbnik, ja mam takie pytanie odnośnie tej pierwszej inwestycji. Czy po przetargu po prostu inwestycja wzrosła do tych założonych pierwotnie pieniędzy, czy się zmieściliśmy? Przepraszam, inwestycja wzrosła, to ja może tu poproszę o pomoc pana Grzegorza, bo mówię tu akurat komisja przetargowa się, tu była duża, duża procedura. Jeszcze jakieś są pytania w międzyczasie? No chyba, że projekt numer 3 jeszcze ewentualnie, czy są jakieś komentarze, pytania do projektu numer 3, jeżeli chodzi o pomnik. Nie ma pytań, tak? To chwileczkę poczekamy. Szanowni Państwo, ja może tak pokrótce odpowiem, bo nie wiem, czy dobrze pamiętam, pewnie mnie Grzegorz poprawi, jeśli się mylę, ale inwestycja w ramach Polskiego Ładu otrzymaliśmy 9,5 miliona złotych i tam było naszego wkładu 5%, czyli 500 tysięcy złotych. W całości to zadanie ma kosztować 13 milionów chyba 891 tysięcy złotych, ale to Grzegorz za chwilę powie ze szczegółami. Czyli generalnie my byśmy się zmieścili w tym wkładzie, tylko że nasz wkład uzupełnialiśmy sobie pieniążkami pana marszałka, które żeśmy też pozyskali te 4 miliony. I zakładaliśmy, że może uda się to zadanie zmieścić w 13,5 milionach. Wtedy nie dołożylibyśmy ani grosza. Ale przetarg, obydwa zadania w całości wyszły chyba 13,891, czyli te pół miliona naszego wkładu takiego fizycznego naszego tutaj z gminy powinniśmy dołożyć. To zadanie miałoby budżet 14 milionów. Ale będzie kosztowało 13,891 tysięcy i te 391 tysięcy no niby musimy dołożyć, ale tak naprawdę jeśli nie byłoby pieniędzy marszałka, to powinniśmy dołożyć 500 tysięcy złotych, żeby zadanie zamknęło się w budżecie tych 9,5 miliona złotych, żeby był wykazany nasz wkład własny. Grzegorz, dobrze mówiłem, czy ile to poszło razem? 13,990. To tak naprawdę to jest to 5% naszego wkładu, który było wkładem do budżetu środków z Polskiego Ładu. Ale mówię, próbowaliśmy to łączyć dwa dofinansowania po to, żeby swoich pieniędzy jak najmniej wydać. I jeszcze proszę Państwa, tak prawie 14 milionów to jest wykonanie, czyli budowa. I szacunkowo 1%, bo my jeszcze nie mamy przetargu, inspektor nadzoru. Czyli razem jest 14 milionów 140 tysięcy podzielone na 2 lata. Nie, drodzy Państwo, na to zadanie trzykrotnie ogłaszaliśmy przetarg. Pierwszy przetarg unieważniłem ja jako burmistrz, bo poszedł bardzo wysoko za łącznie dwa zadania, tam było ponad 20 milionów i stwierdziłem, że takich pieniędzy to mi nie dołożymy, trudno. Drugi przetarg poszedł po naszej myśli, ale firmy się wycofały i zrezygnowały. I teraz był trzeci przetarg, ostatni, bo to już był ostatni czas, bo ten czas na rozstrzygnięcie tego zadania był wydłużony z pół roku tam do maja tego roku. I ten przetarg się odbył, złożyły trzy firmy oferty.
Jedna była nie do przyjęcia, bo też była powyżej 20 milionów złotych, także od razu została, że tak powiem, odrzucona. Natomiast dwie mieściły się w tych naszych kryteriach i w pierwotnej wersji było tak, że firma z Piaseczna wygrała zadanie chyba pierwsze, a firma z Lublina wygrała zadanie drugie. Ale jak żeśmy zawezwali do uzupełnienia dokumentów i do podpisania umowy, firma z Lublina zrezygnowała i w związku z tym została firma z Piaseczna, co generalnie dla nas najkorzystniejsze byłoby finansowo, jeśli by wzięła jedno zadanie firma z Piaseczna, a jedno z Lublina. To wtedy by były te niższe ceny, to wtedy tam chyba się zamykało około 13 milionów, tak? 12,736. Ale ta firma lubelska zrezygnowała, została firma z Piaseczna. To byłaby, powiem, druga dobra opcja, jeśli podpisze firma umowę z nami w środę, 12. To daje to 13,900. Natomiast jeśli by zrezygnowała firma z Piaseczna, a zostałaby lubelska, to by nas to kosztowało jeszcze więcej, bo 14,400. Także można powiedzieć, że tak po środku, żeśmy się wstrzelili w miarę dobrze. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Widzę, przystępujemy do głosowania. Projekt numer 1 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Zwolnik. Kto jest za przyjęciem tego projektu? Proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że przy jednym wstrzymującym głosie Rada projekt przyjęła. Projekt numer 2 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022. Kto jest za przyjęciem tego projektu? Proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Czyli przechodzimy do głosowania ręcznego. Już jest? No to proszę jeszcze raz o, kto jest za podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku? No nie wiem, chyba nie bardzo. Proszę o ręczne głosowanie. Kto jest za? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Przy jednym wstrzymującym Rada projekt numer 2 przyjęła akceptująco. Projekt numer 3 w sprawie wzniesienia pomnika kamienia upamiętniającego pobyt Dionizego Czachowskiego w Zwoleniu. Kto jest za przyjęciem tego projektu? Proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada projekt przyjęła jednogłośnie. Na tym kończymy porządek obrad. Stwierdzam, że porządek obrad został wyczerpany. Zamykam obrady 59. sesji Rady Miejskiej w Zwoleniu. Dziękuję.